Hej, dzień dobry moi drodzy, witam ponownie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Salt and Sacrifice. Z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam was na trzeci już odcinek i przejdziemy sobie teraz już oczywiście ze sprawą kotwiczki do kilku miejsc. Proszę bardzo, zrobiliśmy to, czyż nie? Pożarliśmy już serce maga. Tak, pięknie. Proszę, wesprzyj się na te klify nad nami i porozmawiaj z tym drzewem. Możemy to zrobić, tylko... Najpierw wypadało jeszcze z zagrożeniem się uporać po drodze, które tutaj mamy. I w sumie niech to też będzie nasza taka pierwsza ścieżka, jaką sobie obejrzymy w tym właśnie odcinku. Faktycznie tutaj wcześniej nie bylibyśmy w stanie nawet wejść. Bo nie miałbym tej kotwiczki. Nie wiem, czy tam nie doskoczymy. Kurde, ciężko ocenić. Chyba nie. Ewentualnie byłaby taka możliwość, żeby... O kurde. Dobra, to było bardzo ryzykowne i głupie, ale ale nie wyszło. Więc może już nie będę tego próbował. Myślałem, że jakoś tak się może rozbujamy na tej kotwiczce, ale widzę, że to aż tak daleko chyba nie dolecimy. Możliwe, że tam będzie jakaś inna ścieżka. No może z drugiej strony coś tam jest. No ale dobra, chodźmy na górę. Bardzo fajnie jest ten element zrobiony. To jest to drzewo? Okej, okay, myślę, że to będzie jakieś, wiecie, monumentalne, ogromne, potężne drzewo, które się wyróżnia. To wygląda zwyczajnie. Ten przede mną jest godny, by wysłuchać mojego głosu i żeby mój głos był wysłuchany. A to ma twarz nawet, nie zwróciłem uwagi na to. Są płacze, które mnie, które do mnie dotarły nawet z daleka i mnie zbudziły. Na południe jakby kształtuje się ta wypaczenie takiej rzeczywistości, powiedzmy. Mówię w języku Mirrorgate. Czy chcesz podążać Bolgeran? Tak? Okej. Okay. Czy to było satysfakcjonująca odpowiedź? To jest oczywiście... odkryj ścieżkę pielgrzyma zaginionego miasta Bolgeran. Kieruj się teraz do Bolgeran, wyeliminuj to, co zagraża życiu. No dobra, i zdobyliśmy tak, nową runę, dzięki czemu możemy teleportować teraz do nowego po prostu obszaru, do nowej destynacji, do Bolgeran. O, wow, okej. Okay. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że przeżyję coś takiego. Chciałem tylko jeszcze zobaczyć jedną rzecz, mianowicie, czy tutaj czegoś interesującego byśmy jeszcze nie mieli. Tam nie wespniemy się jak na razie. Mieliśmy oczywiście miejsce walki z naszym bossem. Tu była ta jaskinia, czy tam kopalnia. Aczkolwiek... My przez tę walkę nie poszliśmy do końca jeszcze. Proszę, można teraz otworzyć. Czy tu wejdą? Wejdą. Dobra, czas się z nimi uporać. O kurde, o kurde, o kurde, bo zaraz mnie zjedzą. Oh shit. To jest bardzo niebezpiecznie. Czy nie walczyli ze sobą, czy to było jakieś mieszkanie, z którym nie pomogłem? Nieważne. Najwidoczniej tak mogło być. Tam jeszcze na górę będziemy mogli pójść. Plus chyba jeszcze jakaś jedna ścieżka była, ale teraz nie pamiętam dokładnie, którędy. Nie wiem, że tam później jeszcze trafimy, bo i tak w tej lokacji wszystkiego na razie nie możemy zrobić z uwagi na to, że chyba jakieś umiejętności jednak nie mam. Tu można coś sprawdzić. O kurde, animacja mnie uratowała. Dobra, jakoś i skórę znalazłem. Zdaje się, że to już jest czysto. No to sprawdźmy, co w takim razie kryje się tutaj. W tej skrzyni. Ej, to nie był NPC, to był taki koleś jak ten, tylko po prostu walczyli między sobą z jakiegoś powodu. Być może dlatego, że to są... O kurde! Że to są przeciwnicy innego typu jakby. Cały nowy ekwipunek znaleźliśmy. Jest znacznie lepszy, słuchajcie, od tego, co mam obecnie. Szkoda, że to się... A nie, zaznacza się na kolorach. W obronie po prawej stronie. Tu jest słabiej. Trochę. Jeżeli chodzi o rękawiczki, również jest słabiej. Tu inne przyczynniki są na odporność od mrozu i tak dalej. No to jest lżejszy ekwipunek po prostu. Dobra, czyli jedynie co? To zmiana czapki ma sens. Taka
podłoga, co się zarywa, to jest klasyka, jeżeli chodzi o Salt and Sanctuary. To już w pierwszej części było bardzo nagminnie wręcz, bym powiedział, wykorzystywane. No kurczę, to możemy pominąć ten etap. Znaczy w sumie nie, bo tam zejdziemy, ale możemy się dzięki temu troszeczkę wyżej dostać. To może najpierw zejdziemy, bo wydaje mi się, że to, co jest na dole, to jest ślepy zaułek. O, może się wyleczę jeszcze. Pamiętajcie, jestem człowiekiem w tej formie, więc jeżeli zginę, no to niestety po prostu stracę. A nie ukrywam, że jakoś tak dużo tych zasobów na razie nie mamy, które nam pozwolą stać się ponownie człowiekiem, więc trzeba szanować ten status. Dobra. Jest git. O kurde, o kurde! Dobra, czyli jak żyło. Dobra, gość jest mocny. Ja pierniczę. Bije więcej niż ja. Nie mam się czym leczyć już oficjalnie. A, i tam wcześniej znalazłem też paczkę z solami. Znaczy z solą, nie wiem co mam z tymi solami. Jest z solą i... Okej, tego nie otworzymy. I to byłoby też pewnie... Aha, tego się nie chwycimy stąd. To też będzie przydatne do jakiegoś tam rozwoju postaci, z tym, że na razie tego nie możemy tak zrobić. Znaczy, nie ma to do końca sensu, bo nie możemy rozwinąć postaci, a ryzykujemy tylko, że utracimy więcej soli po prostu, nie? Fajnie, że tu jest tyle takich pobocznych przejść i tak naprawdę fabularnie chyba nawet tutaj nie musiałbym zaglądać. Moglibyśmy iść teraz do tego kolejnego miasta i wszystko byłoby jak najbardziej w porządku. A tu proszę, kolejne jakieś przejście. Zobaczymy najpierw wnętrze tego budynku jeszcze. Dokąd tutaj dojdziemy? Tu jest wyjście, które też nas prowadzi na jakiś zagadkowy dziedziniec. To być może będzie prowadziło do tego miejsca, które widzieliśmy ostatnio i nie byłem tam w stanie zeskoczyć. A wyżej się nie dostaniemy na razie. No dobra, czyli lewo albo prawo. Chodźmy w lewo, bo zauważyłem, że tutaj generalnie eksplorujemy raczej w prawo, więc lewo wydaje mi się, że ma większą szansę, że to będzie jakaś lokacja taka, wiecie, typowo poboczna. O, tu też kolejny skrót do otwarcia będzie. A może nie będzie to skrót? Okej, okay. Czyli to jednak miało sens. Górna część znowu tej osady, Ashborn. O, nie mam czym się leczyć już. Nie. O kurde, nie. Oh shit, nie wiem jak ja teraz odzyskam tutaj te swoje zasoby. Przecież droga tutaj to będzie jakiś koszmar. To jest spory ból, jeżeli chodzi o Salt and Sacrifice, że naprawdę trzeba będzie dużo przechodzić czasami. Brzmi dla mnie, jakby to drzewo cię jakby uzdrowiło w tych swoich polowaniach, wzmocniło. Jeśli użyjesz, znaczy nałożyłeś nowych glifów, które pozwolą ci dostać do tej nowej destynacji i spróbuj ich przebramy. Dobra, no to jak najbardziej wiemy. W sumie to nie jest skarb jakiś? To co tak się tutaj świeci? No był. Znaczy to nic szczególnego. Już tak tam specjalnie nie było. Dobra. I zaraz. Skopałem. To było przecież drzewo tylko. A to nie jest to, czego ja poszukuję. Dobra, na razie nie będziemy się stawać człowiekiem. Myślę, że wytrzymamy trochę jeszcze w tej formie. Tu jeszcze można by przez jaskinię w sumie przejść. No, to jest potwór zwykły, a nie NPC jakiś. Jak widać. No, po prostu atakował wszystko, co się rusza. O! Zauważyłem? O nie! Prawie zabił jeszcze. Zauważyłem teraz chyba coś, co przeoczyłem ostatnio. Mianowicie, tu możemy się od ściany odbić i wejść w ten sposób. Na skróty, czy do nowego miejsca? Na skróty. Okej, alternatywna ścieżka taka. Na górę. Dobra, bo tu była skrzynia. W sumie od razu możemy tutaj podejść. Kurczę, jednak wypadałoby się czasami z tym człowiekiem jak stać, bo
Zdrowia to tracimy naprawdę sporo w tej formie. Nie wiem, czy ta forma ma jakieś plusy, na przykład, nie wiem, że dodajemy większe obrażenia, czy coś takiego. Takie coś było w Demon's Souls na przykład. Było się właśnie albo w formie człowieka, albo w formie fantoma, w formie zjawy. I to było spoko. Bo każda z form miała też jakieś plusy i minusy. Dobra, znowu srebro. Teraz już widzę, że taka ilość srebra to wcale nie jest jakiś szał. Bo z bossa mieliśmy 250 sztuk srebra. Co brzmi na naprawdę absurdalną wręcz ilość, zważywszy na te ilości srebra, jakie możemy zdobyć normalnie w lokacjach. Ała. Dobra. Coś sobie otworzyłem. Możliwość chwycenia się tam dalej, okej. Nie, nie ma szans, żebym go zrobił teraz. Do otwarcia z drugiej strony, czyli klasyk. I gdzie ja teraz u licha jestem? Nigdzie tam nie wskocza. Wiem, gdzie jestem. To jest ta skrzynia, którą widzieliśmy nawet. Proszę bardzo. Czy... Zaraz. Aby na pewno? Czuję się lekko zagubiony teraz. Ale tak, tutaj byliśmy. No, to też było do otwarcia z drugiej strony. Kurczę, ogromne są te lokacje. Oj. Nie było nas tutaj, kurde. Na bogów, jestem uratowany. Dziękuję, inkwizytorze. Jestem sprzedawcą Arnaldem. Okej, przeniesie się w takim razie do lokacji naszej początkowej. To fajnie, że tutaj zboczyłem w sumie z tej ścieżki. Jakoś tak trochę przypadkiem tutaj trafiłem. O kurde. Pożeracz Celus Zend. Mroźne serce. Dobra, możemy rozpocząć to polowanie. Tam gdzieś będzie. Nie mamy w ogóle czym się leczyć. A, dobra. To już dokładnie wiem, gdzie jesteśmy. W zasadzie na samiutkim początku gry. Jezu, co są jakieś budowe pająki? Nie, dobra, coś innego, jakieś golemy, kurde. Mam nadzieję, że kolejnych nie zrespi. Okej. Okay. A co z tymi pociskami lodowymi, które tutaj krążą w powietrzu? No, czekają na mnie chyba, co? A, okej, okay, jednak znikną. Ale wy nie znikniecie. Ale się naprawdę niedaleko pojawił. Spoko. W sumie jakoś tak się nie zorientował, że tutaj jestem chyba. Na staminę poczekać, zdecydowanie. Zarządzanie staminą to jest największy problem, w sensie największa trudność dla mnie na razie w tej grze, ponieważ jeszcze totalnie tych wartości tutaj nie czuję. Ale mam nadzieję, że to się niebawem zmieni. Mamy nawet kamień tutaj do odpoczynku. Chyba, czy do tego czarodzieja nie zresetuję. Dziwne trochę to jest, nie? Że możemy odpocząć podczas walki obok niego i... Co jakbym zginął, tu się zrespił? On by mnie nawalał cały czas? O kurde. Dobra, to jest mocne. Ła. Tu ten taki trochę bezsensowny skrót. Nie podoba mi się to, ponieważ nie widzę przeciwników w ogóle. O Boże. Ledwo przeżyłem. Stać mnie na poziom w ogóle, więc... Fajnie byłoby to też wykorzystać, ale... No na razie nie mogę. Taka już specyfika tej gry. O mój Boże, dobra. O kurde. Dobra, ale jesteśmy blisko. Ciekawe tego, czy walka z, i to polowanie na tego maga. Kontynuujmy oczywiście. Czy to będzie w jakiś sposób właśnie kontynuowane, czy rozpocznie się od początku? W sensie jego zdrowie. Dawać mi moje sole, no próbowałem to podnieść, a... O, nie wiem czemu to się nie udawało wcześniej.
O Boże. Ale irytujące ataki macie. Straszne są te skoki. Oni nawet chodzić nie potrafią? Właśnie takie kombosy były, trochę o tym zapomniałem. Salt and Sanctuary na przykład, że mamy dwa standardowe ataki i mocne. Ale tu chyba nie ma rzeczy takiego. O! Mocne i dwa standardowe ataki, to jest takie szybkie cięcie. Taka opcja, bardzo fajna. No i teraz na górze gdzieś będzie ten mag. Mówię, no mam nadzieję, że jakoś mega dużo tych magów nie będzie w grze, bo to jest dość takie nużące i powtarzalne, ale obawiam się, że to może być stały element tej rozgrywki. No tak fabularnie o to w tym chodzi przecież, żebyśmy tych magów polowali w końcu, nie? Ała! Dobra, też wiem o co chodzi. Wybucha po czasie. Chciałbym się jakoś obok tego bydlaka przejść. Możesz ty. Dobra, nie ma jakoś mega dużo życia, ale strasznie mocno bije. Chciałem tak, wiecie, wykorzystać trochę to, że mamy grę 2D, ale dobra. Nie do końca by mi to wyszło. Zrobimy w ten sposób. Cały czas pamiętam, żeby tam przejść oczywiście na ten dach i sprawdzić też ścieżkę z prawej strony. Tylko sobie dokończymy temat tego czarodzieja w takim razie. Znaczy maga. Miałem być konsekwentny z nazewnictwem, to będę. Srebro znowuż. Tu gdzieś jest ten skubaniec. To już chyba będzie jako boss w ogóle. Tak się obawiam. W budynku? W budynku? Nie, jeszcze nie jest bossem. Ten już zniknął. Po tym jak odpoczęliśmy sobie. Ciekaw jestem, czy dobrze idę. Tak. Tu mamy bossa. O kurde. I nie ma checkpointu żadnego sensownego. Ciężko. Można powiedzieć, że kolejny boss nasz, nie? O kurde. Też myślę, że... te płonące bomby mogą być świetnym sposobem. Może nie zupełnie? Myślałem, że większe spustoszenie to zrobi. O kurde, jeszcze w te wszystkie mnie wybuchające miejsca powrzucał. No teraz tam się akurat wrzuciłem. Trochę mi Queen of Smiles przypomina to. Z Salt and Sanctuary, ale moi drodzy, mamy wyrwane serce i kolejny czarodziej zostaje zabity. W sumie... chyba za pierwszym razem? Nie, tamten mnie zabił w końcu. Cryomancer. Nie, tam, dobra, na tamtym bossie zginąłem, na czarodzieju nie. Wyzbierajmy w takim razie wszystkie składniki, które tutaj powypadały. O Jezu. Twoje zniszczenie przywraca nadzieję lub się zgadzam. Nie wiem szczerze mówiąc, co on powiedział, ale dobra. Możesz mnie zniszczyć, ale będzie to trwało wiecznie. Ciepło wypełnione... The rage filled heat takes this fragile form. Aha, że jakby ta delikatna tutaj powłoka forma jest wypełniona tym właśnie gniewem, tak, który jest rozgrzany w ogóle. No i to jest niestety cały czas motyw tego chłodu. No on akurat był magiem w ogóle lodu, mrozu, więc nie wiem czemu obawiał się czegoś takiego. O kurde. Dobra, to nie było mądre. Natomiast w sumie może i było. Teraz będziemy musieli tędy w ogóle przejść. A nie, dobra, nie tędy. Dobrze, tędy jednak. Ciekawe. Czy ciekawe jest motyw z tymi magami generalnie, tylko no mówię, no mam nadzieję, że jakoś ich mega, mega, mega dużo nie będzie, a mam takie przeczucie, że może tak być, chyba że oni jakoś się będą diametralnie od siebie różnili później. Bo motyw tej gonitwy magów po lokacji, którą już dobrze znamy, nie przemawia do mnie jakoś najbardziej. No oczywiście to z otwarcia z drugiej strony. Już to przecież sprawdzaliśmy nawet.
Dobra, i tu mamy to nasze przejście. Mam nadzieję, że będzie droga powrotna również i możliwa z tej strony. To też było, nie? Do otwarcia z drugiej strony, prawda. Nie, to jest za szybko, żeby tego gościa rozwalić. Dobra, niech będzie. Już do magazynu nam lecą nasze zapasy. Tyle tego się udało uzbierać już. No i tam na górę niestety na razie nie możemy wkroczyć, ale możemy zobaczyć jeszcze ścieżkę tutaj, dolną. Zanim pójdziemy jeszcze na prawo. Spróbujemy jakoś na górę w ogóle się dostać. Nice. Szczerze mówiąc... Aha, dobra, jesteśmy w tym miejscu po prostu. Ponownie, ten budynek. No dobra, czyli zostaje mi pójść na prawo, na to wychodzi. Tu jest jeszcze jakaś znajdźka. Srebro znowu, to naprawdę taka znikoma po prostu. Wręcz niezauważalna ilość tego srebra. Chociaż zaraz, tutaj... Czy tutaj nie wypadałoby też podejść? Kurde, nie widzę jakiejś wielkiej różnicy w obrażeniach. Cały czas po 10? Czy to była taka alternatywna ścieżka, jak rozumiem. O Jezu, nie tak to miało wyglądać. Kurde. Ta kotwiczka nie jest najbardziej precyzyjnym narzędziem na świecie, ale zaraz, dobra. Dobrze, że tu poszedłem. Okej, nie byliśmy tutaj. Okej, to bym się cofnął niepotrzebnie. Mamy skrót przecież. Dobra. Znaczy, wiedziałem, że mnie tu nie było, ale myślałem, że to mnie nigdzie nie doprowadzi już. O Jezu, ciężko złapać tą kotwiczką w niektóre miejsca, bo tu akurat nie tyle chodzi o to, że to nieprecyzyjne jest narzędzie, bo jest czasami. O tyle, w sensie ciężko ten kierunek trochę wskazać, o tyle tutaj akurat to było tak na styk, mam wrażenie, nie? I ciężko było sprawić, żeby się postać akurat tego chwyciła. Trzeba tam w ogóle się zbliżyć do tego. No dobra, tu już możemy w sumie tędy nawet przejść, niech będzie. Nie wiem się czym leczyć za bardzo, także liczę, że zaraz jakiś kamień do odpoczynku się znajdzie. No jak nie, to trzeba będzie kombinować. Tu jest jeszcze możliwość wyjścia, o Boże. Lepiej nie dawać mu wstać. Mamy kolejnego maga. Pożryj Kandriego Kana. Tier 2, z tego co widzę. Rozpocznijmy w takim razie to zadanie. Już widzę, że tam raczej też trzeba będzie podziałać. Okej. Rozwali tego grubasa. On na dole jest w tym budynku, co byliśmy chyba. No dobra, zabijemy tego maga w takim razie, bo to pewnie będziemy operować na tych obszarach, w których już byliśmy, a tam dalej sobie pójdziemy po jego rozwaleniu. To będziemy mieli dwóch magów w jednym odcinku. Całkiem spoko progres, myślę. Znowu tak, powiedzmy, dwóch bossów, nie? W jednym materiale byśmy mieli. Tylko, żeby teraz jakoś to, kurczę... zrobić bez jak najmniejszej... jak najmniejszego uszczerbku na zdrowie, oczywiście. No, oczywiście, że nie z tej strony do otwarcia. Jak to zazwyczaj bywa. Co, na samym początku tego będzie? Porąbało go? O kurde. Jakie to jest wielkie! Dobra. Czy żaby jakieś tutaj są przywołane przez niego? Można powiedzieć, że to już jest zupełnie inny mag. I to mi się podoba. Swoją drogą, jeżeli ktoś z was nie widział mojej serii Zagrajmy w Tales of Ion, to Tales, nie Tales jako opowieści, a Tales ogony. Taka gra słowna. To serdecznie zapraszam do zobaczenia tego projektu na moim kanale. Była to naprawdę ciekawa gra, właśnie związana mocno z żabami i szczurami. Co jest, kurde, takie bicie serca słyszeliśmy. Dobra, wy możecie sobie walczyć. A, tu widzę, że się zrespił. Tym razem. O cholera. Nie tak to miało wyglądać. No, będziemy w stanie tu w końcu wskoczyć?
Zaraz, czy oni go tak stłukli, że on zniknął? Chyba tak. Dostałem przypadkiem. Ojej. Nie wyglądało to dobrze. Dobra, chodźmy stąd. O kurde. Znowu się jakiś musiał pojawić. No bez jaj, że raz on na 4 hity, raz na 3. Znaczy to chyba zależy od tego, ile... Że tamten atak akurat był z rozbiegu, nie? No zwracam honor. Tu są jakieś szczątki. Sporo ich poumierało w sumie. O Boże. O, o, o. To bardzo źle wygląda. Bez jaj, gościu. Szczególnie, że na hita byli. Dobra, no dobra, ten na dwa. Powiedzmy. Tu gdzieś jest ten mag teraz. O Boże, co to jest za kreatura? Dobra, zdecydowanie najbardziej przerażających przywołańców on ma. Kurde, nie... Brakuje mi trochę muzyki, nie? W takich elementach. Nie rozumiem totalnie, dlaczego jej nie ma. Naprawdę. Trochę by klimatu to zbudowało, gdyby była podczas walki muzyka. To nawet w Soulsach podczas starej z bossami coś nam przygrywa. Jeszcze mówiąc o Elden Ringu, gdzie mamy ambient, ale... Co jest? Czemu on się zrespił? Ej, nie rozumiem tego. My możemy farmić na nim? Ja nie chcę farmienia. Ale dziwne. No dobra, to nawet chyba ich bossami nie możemy nazywać, po prostu magami. Ale tak trochę nie czuję progresu w takim razie w świecie gry, skoro oni się... Ała, oni się i tak respią. O, pięknie ustrzelił w locie. O Boże! Wszystko stracę zaraz. Nie, widzę kuszników w tych grach. Łuczników jeszcze bardziej, bo szybciej strzelają. Dobra, ale z tym magiem to będzie ciężka przeprawa, coś czuję. W ogóle muszę trochę zrewidować w takim razie swoje postrzeganie tych przeciwników, bo myślałem, że to są jacyś tam unikalni bossowie i tak dalej, ja to widzę, że kurde... Tu normalnie farming będzie odchodził. Albo być może... Powiem inaczej, powinien odchodzić. Bo ja raczej nie planuję farmienia, ale... O Boże. Ale chyba powinienem. Czasami. No dobrze, że chociaż odzyskaliśmy tutaj utracone wszystko. Wszystkie sole. Dobra, widzimy się na miejscu po prostu. Nie no, normalnie się respi gość. Także nie widzę w tym za bardzo sensu, ale generalnie odpocznę tutaj. I co, oni nie biją? Kurde. Ej, zaraz, czemu on jest znowu tutaj? What? To jest nagle ich dwóch? Co się stało? Ej, tu u góry jakiś koleś jeszcze jest. Kurde. Teraz wszystko stracę przez te eksperymenty. Kim ty jesteś, kolego? Czy to nie jesteś tym sklepikarzem? Boże, jeszcze to muszą włazić. Dzięki Bogom, Inkwizytor. Powróciłem z mojej podróży do Ashborn, znaczy do wioski Ashborn, żeby odkryć tylko to, czym ona się stała. Przez wiele pokojnie można teraz niestety przejść. Zrobiłeś to, złamałeś pieczęć i otworzyłeś drzwi. Wreszcie mogę wrócić do domu. Nie wiem, jaką pieczęć w sumie udało mi się złamać zabiciem tego maga, szczerze mówiąc. Jezus Maria, czemu on tutaj teraz jest? Czemu on jest aż w trzech miejscach? Ja nie rozpocząłem polowania na tego maga, przepraszam bardzo. Czemu on mi się teleportuje tam dalej? Ja nie chcę walczyć z tym lodowym. Ej, no... Coś tu chyba poszło nie tak, co? Albo ja czegoś nie rozumiem, ale to gra trochę...
kiepsko to wytłumaczyła w takim razie tę mechanikę. Bo ja nie chcę walczyć z magiem po raz tysięczny. O matko. Nie rozumiem, co tu się dzieje. Dziwne to jest. Bardzo dziwne, mieliśmy zabić innego maga w ogóle. No i co, ja co na przykład nie mogę tego zresetować, bo on nie będzie tłukł. Śmieszne. No i to mnie teraz do tego lodowego prowadzi. Bez sensu. Nawet te jego stwory wszędzie tutaj nam towarzyszą. O Boże. Ciężkie jest to wchodzenie. No mam wrażenie, że ta smuga mnie prowadzi do tego lodowego, ale zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że jest wszystko prawidłowo tak, jak powinno być. O, strzelili go. Dziękuję. No nie, no prowadzi... Ej, dobra, nie, prowadź mnie do tego mojego. Okej, jest dobrze. Zaraz. Niech oni się powalczą. Kurde, co on zrespił w ogóle? I zaraz, czemu on mnie przesuwa swoim wchodzeniem? Mnie ściąga do siebie jakby. Dobra, to były moje sole. I takiego stwora, takiego kraba jakby, to mieliśmy w jedynce, to pamiętam go doskonale. Jest niesamowitym kozakiem i ciężko go zabić w ogóle, więc super to wygląda. Dobra. Wyszło tylko pewnie dzięki tym bombom. Udało się go nawet wywalić teraz. Ej, zaraz. Do góry. O, okej. Okay. Nie spodziewałem się, że złapię się tego jakoś w locie. Teraz, gdzie nam teraz cholera prowadzi? Skomplikowane to wszystko. Nie wiem, gdzie ta brama się w ogóle otworzyła. Za sprawą tej pieczęci, o Jezu. To jeszcze nie jest finalna walka? To ja nie wiem, ile to potrwa. Szczerze mówiąc, jeżeli to nie jest finał. Czy to jakiś checkpoint będzie, albo coś? Chyba niespecjalnie, co? Ciężkie zadanie, słuchajcie, z tym magiem. Prosty klucz. No dobra. Znowu tu się zrespił. I dalej polazł. Nie musimy z tym świństwem walczyć tutaj. O Jezu. Dobra, niech tam się biją po prostu między sobą, okej? Okay? Ja będę się mógł skupić na swoim zadaniu. Dobra, pójdziemy na górę, skoro mnie tutaj prowadzi. Czemu nie? O Boże. Strasznie długo to polowanie trwa. Najgorsze to, że już mi się powoli kończą właśnie środki lecznicze. Ej, dobra, pal ten krab jakimś cudem. Musiał być nieźle zbity już, albo miał tak mało życia. Co średnio. O Boże, w co średnio chce mi się wierzyć. Ale zaraz, tu jest kamień, przy którym możemy się pomodlić. Zróbmy to. Oczywiście zregenerujmy sobie wszelkie zasoby, no bo po to zrobiłem tak na dobrą sprawę. Nawet strzały udało się wszystkie zregenerować. Jeszcze jednego maga musimy pokonać, żeby to otworzyć. A, dobra, to tam wcześniej na początku gry gdzieś tam była taka brama, że mieliśmy dwóch magów zabić. Już teraz w sumie to ich nawet trzech, można powiedzieć, mamy na liczniku. Dobra. Okej. Okay.
O Boże. Chciałem się chwycić tam z prawej strony, ale dobra, mamy Kandriego Kana. Nie. Zatopionego Behemota. Czemu ma w ogóle full HP? Na dzień dobry. Czy jakby. Aż takiego postępu nie mieliśmy, tak? Znaczy prawie full HP ma. Czy w sensie to nasze gonienie go za dużo nie dało? O kurde. Taki bullet hell trochę. Przez te bańki. Jakieś gejzery. Ej! Bez takich mi proszę. No i nie, niestety chyba nie przeżyję tego za bardzo. No niestety nie. Nie wiedziałem, co się dzieje po prostu, nie? Stałem przez niego zgładzony. Słuchajcie, będziemy jak najbardziej kontynuować to polowanie. Natomiast myślę, że od tego momentu sobie będziemy kontynuować już w przyszłym odcinku naszą przygodę. Także mam nadzieję, że jak na razie seria Salt and Sacrifice wam się podoba. To, co jest tutaj na dole, też sobie sprawdzimy, to muszę pamiętać, ale to już mówię. Następnym razem i być może po pokoleniu maga. Fajnie, że z każdego kamienia można się teleportować do naszej bazy wypadowej, bo to nam niesamowicie upraszcza eksplorację i powoduje, że nie musimy biegać bezsensownie po całej mapie. Myślę, że sobie spokojnie mogę też ten fragment winy użyć, żeby stać się ponownie człowiekiem, no i tak to zupełnie inaczej wszystko będzie wyglądało. Ale, tak jak mówiłem, od tego momentu będziemy kontynuować kolejny odcinek, także bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego i nie zapomnijcie o kciuku w górę, zapraszam do subskrypcji i do zobaczyska następnym razem. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.